Cześć, tu Weronika. Witajcie w kolejnym vlogu. Dziś mam dla Was krwawą historię, kolejną cukrzycową historię związaną z wkłuciem. I wydarzyło się w sumie to tylko raz, coś takiego. Opisałam to nawet kiedyś właśnie na blogu. Myślę, że zostawię też link do wpisu na blogu. I mam też dla Was nawet zdjęciografikę z tego wydarzenia, którą zaraz Wam pokażę. Więc tak to wyglądało. Nawet nadałam temu specyficzny tytuł, bo muszę przyznać, że no było to dość zaskakujące i nawet bym powiedziała, że mocne przeżycie. Zaskoczyło mnie to. I jak wyglądała w ogóle cała sytuacja, jak do tego doszło? Poszłam rano do łazienki, miałam wkłucie na udzie, bodajże z prawej strony, z tego co pamiętam. No i jak zakładałam po prostu spodnie, no poszłam do toalety, tak, więc od piżamy, to po prostu gumką od spodni piżamowych zahaczyłam o wkłucie. I w sumie, mimo że ono siedziało dość dobrze przez ten cały czas, to po prostu odpadło. I nawet nie tyle, że odpadło, tylko wyskoczyło po prostu jak korek od szampana, dosłownie, tak po prostu psiu. No i wtedy po prostu ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że zaczyna mi lecieć po prostu strumieniem krew z miejsca po wkłuciu, po prostu tak to dosłownie wyskoczyło po prostu jak korek i po prostu zaczęła lecieć krew z tego miejsca, po prostu zaczęła mi cieknąć po udzie. W życiu nie miałam takiej sytuacji, po prostu strumieniem, normalnie ciemno-czerwona krew po prostu zasuwa mi po udzie i po prostu oczy miałam jak spotki i pierwsze co zrobiłam, to po prostu złapałam za papier toaletowy i przyłożyłam go do po prostu punktowo do tego miejsca. I to co mnie najbardziej zaskoczyło, to to, że krew nie zassała się do wkłucia, nie była po prostu w kaniuli w ogóle, jakby ta kaniula była, wyglądała normalnie, tak, nic tam się z tym nie działo. I muszę przyznać, że z tego co pamiętam, to czułam, że ono było jakby trochę niewygodne, to wkłucie. Coś tam takiego czułam dziwnego. No i prawdopodobnie trafiłam jakoś blisko naczynka czy w naczynko i nie wiem jakim cudem krew się nie zassała, bo wkłucie działało jak najbardziej prawidłowo, ale po prostu jak odpadło, to po prostu ziu, normalnie szok. Także to była taka sytuacja naprawdę no niespotykana, bo zdarzyło mi się wcześniej trafić w naczynko, no bo to też jakby, no, trudno tego uniknąć z wkłuciem czy z penem, no ale to nie było aż tak ekstremalne. Zazwyczaj, nie wiem, krew albo właśnie zasysała się i trzeba było zmienić wkłucie, jakby widziałam po wynikach, że coś jest nie tak z wkłuciem, albo jak wyjmowałam, to tam jakaś kropelka krwi, a tutaj to po prostu normalnie strumień krwi mi zaczął po prostu wyciekać z tego miejsca. No więc w ogóle miałam jakąś taką w tamtym czasie taką złą pasę, że miałam same jakieś przypałowe historie, że trafiałam w nerw albo właśnie w naczynko, albo gdzieś sobie to urwałam, no po prostu i sama właśnie śmiałam się, że już wyczerpałam swój limit na pechowe sytuacje z wkłuciami. Nie wiem, czy wy mieliście coś podobnego, że trafiliście w naczynko i nie wiem, może na przykład sensorem trafiliście w naczynko i też mieliście jakąś krwawą łaźnię po prostu. Mi do tej pory właśnie nie powtórzyła się ta sytuacja. Jak korzystałam z Libre, to też jakoś nie trafiłam w naczynko, nie miałam takiej nieprzyjemności, ale wiem, że na przykład część osób miała właśnie taką sytuację, że widać było krew, która przebija się wręcz przez sensor albo przez sensor Medtronika czy przez wkłucie. Jeżeli mieliście taką sytuację, to koniecznie napiszcie o tym w komentarzu. I jeżeli podobają Wam się moje materiały, to zapraszam Was do subskrypcji kanału. Ja jestem tu codziennie, vlogi są codziennie, także do zobaczenia w kolejnym vlogu. Cześć!